Przyszłam na świat jako Maria Anna Pietruszyńska. W dzieciństwie uczęszczałam do szkoły baletowej. Zadebiutowałam w teatrzyku Sphinx, a następnie rozpoczęłam karierę w kabarecie Qui pro quo, gdzie poznałam mojego męża Michała Tyszkiewicza. W latach 30. zdobyłam popularność jako Hanka Ordunówna. Występowałam na zagranicznych scenach i grałam w wielu filmach. W czasie II wojny światowej zostałam aresztowana i wywieziona do łagru w Uzbekistanie. Później zajęłam się pomocą osieroconym dzieciom. Mieszkając w Bejrucie, chorowałam na tyfus i tam zmarłam, a moje ciało zostało przewiezione i spoczęło na warszawskich Powązkach.